dzisiaj na filmiku zobaczy się, co się dzieje, jak 25 osób zbiera się w jednym miejscu, żeby zrobić trening. Zobaczycie, jaka atmosfera u nas panuje, jak trenujemy, ile odcisków jest zrywanych, ile nowych elementów zostaje odblokowanych podczas takiej atmosfery. O, tu jest dobry produkt. Mamy bazę. W prawym rogu mamy statykę. Lecisz, bąbel. Kurde. Bąbel łycha zakłada. Mi też chciał założyć. No siwe, jak... Dawaj. Są rotatory. Dawaj. A może jakoś męczę na wytrzymałość? Musimy to oglądać, jakby nie zaczął w ogóle. Dobra, ja odpuszczam pomarę. Ale dawaj! Polski, dawaj, Polski, Natalia, Polski. Dawaj! Dawaj! Dawaj go! Dawaj! Natalia Modzelewska kontra Karol Siwek.
Kona. Wow. Karol, jak się czujesz po wygranej? A ty, Natalię? Marek, opowiedz, jak ci się podobało? To było super. Szkoda tylko, że się ręka pozrywała, ale tak to dobrze. Coś tam rusza do przodu. Ekipa fajna. Ale tam jest z drugiej strony ława i kącik. Nagrywaj to. Jeżeli będzie musiała przejść 10 rzutów, jak nagrywać, to czekaj. To. Słuchajcie, z racji, że jestem uznawany za kocza na Natalii Wasylewskiej, z Markiem wpadliśmy na pomysł, żeby tutaj generalnie się zaprezentować. To są jedyne ciekawe media w tym środowisku. U mnie znajdziecie pełno wartościowe informacje na temat treningu, a u niego znajdziecie pełnowartościową osobę na właściwym miejscu, jakim jest właśnie Marek, jako osoba nie zaprzeczam, dlatego zapraszam. Jak najbardziej. Godzina 21, ona dalej nic nie podejrzewa. Dalej driny. Dobre driny, no. Dzięki. On cię tak wstydzi zawsze, no to jest takie słodkie. W każdym razie. Słodkie. Patrycze, fotografie. Czy ja też mam zaprosić na swoje ciała media? Jak najbardziej. Dobra. Także zapraszam do moich dwóch kont. Oczywiście gdzieś tu się mam wyśmieszną Natalię, tu pierdolnie taki ładny baner. Patryk, albo usunie ten materiał. Tu nawet nie wpaście. Uwaga, pierwsze pytanie do Natalii. Jak ci wchodzi This OK? Perfekcyjnie, coachu, wraz z wdrożeniem w życie twoich rad, życie stało się prostsze. Tak? Twoje rady sprawdzają się nie równie w sydurkaucie, ale równie w życiu codziennym, przy zamawianiu lemoniady chociażby. Tak, polecam. Lepsze jest z prądem. Z wirem. Bo wtedy, a wiecie dlaczego? Generalnie jak pijecie lemoniadę z prądem, to jest łatwiej złapać drążek, ponieważ widzisz ich trzy. Dokładnie, to jest potwierdzone na to. Ej, halo, to jest moje. Przepraszam, a pytam tego, że jesteś... Co tam szczekałeś? Zabić, że no. Ty masz problem z myślami, ale... zapytać, czy masz psychikę? Mam. Gdzie? A ty nie masz? W sobie. Poważnie? Tak. A ty? Nie mam psychiki. No tak myślałem. Bo dlatego robisz bazę. Tak. Turystka, tak? To w Krakowie. A czy wie pani, jak robi pterodaktyl? Nie. Ej, fajne jest to? Jak jest? Nie, no ślicę wysłał, jesteś boski, kochanie. Ja nie przygotuję. Jebany. No. O. Ej, bez kity, jak tak nie zrobił. Niżej dupa. To robi ze mną HS-a. Jeszcze raz, bo ci się pokażę. Kim? Loser. Zjedźcie pomiędzy rowerami. Nie. Wiesz co, tu nawet jakbyś stanął. Tu. Kurwa, poznacie się. 10, 40, 60.